Witajcie w warsztacie u czyścioszka Jarka. Dzisiaj pokażę Wam taki oto filtr sufitowy. Zapraszam. Wpisy odnośnie czystości w warsztacie Domi Drewno zdarzają się niezwykle często. Najczęściej są to wpisy typu: to jest niemożliwe, żeby w warsztacie stolarskim było tak czysto. Moja odpowiedź zawsze jest taka sama. Jak dbasz, tak masz. Tutaj pracujemy w sumie tylko z litką. Żaden problem, żeby po skończonej pracy posprzątać. Oczywiście nie obędzie się tutaj bez pomocy maszyn typu odciągi, odkurzacze podpięte pod elektronarzędzia. No, te rzeczy są niezbędne. A ten filtr, który chcę Wam dzisiaj pokazać, jest jeszcze jednym stopniem wyżej niż te odciągi czy odkurzacze, o których wspomniałem. To urządzenie jest banalne w swojej prostocie. Ma turbinę w środku zasysającą powietrze. Na wejściu są zamocowane filtry. Powietrze jest wciągane, zasysane i wyrzucane z tyłu jako czyste. Możemy sobie zawiesić na przykład pod sufitem. Po skończonej pracy, kiedy ten najmniejszy pył unosi się jeszcze w powietrzu, włączamy sobie to na czas, na godzinę, dwie, cztery, w zależności jak chcemy, i idziemy spokojnie do domu. Rano przychodzimy, mamy przefiltrowane kilkukrotnie, czy kilkunastokrotnie, kilkudziesięciokrotnie powietrze, całe powietrze w warsztacie, i ten mikropył jest zebrany na filtrach. Proste i skuteczne. Przejdźmy w takim razie do szczegółów. To urządzenie, które mam u siebie, jest sprzedawane pod marką Maschinenmarkt numer 1 i w skład tego zestawu, który się kupuje, jest oczywiście samo urządzenie. Dostajemy pilot, dostajemy baterię do tego pilota, dostajemy instrukcję i dostajemy w woreczku zapakowane. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Łańcuszki do zamocowania i haki do zamocowania pod sufitem. I to jest w sumie wszystko, co potrzebujemy, aby zamocować to urządzenie u nas w warsztacie. Przejdę może do przodu i zajmiemy się samymi filtrami. Filtry tutaj są tak naprawdę dwa. Jeden jest taki w kartonowym pudełku. Jest to filtr zewnętrzny, który ma za zadanie odfiltrować pyły do 5 mikronów. Tutaj widzicie takie siatkowe wzmocnienie. Filtr złożony w taką harmonijkę, żeby zwiększyć jego objętość, czy też powierzchnię. To jest jedna rzecz. I w środku mamy drugą ramkę z filtrem, który ma za zadanie wyfiltrować zanieczyszczenia o wielkości do 1 mikrona. Więc tak to wystarczy tylko włożyć. I to wszystko. Cała wymiana, jeśli te filtry oczywiście po jakimś czasie musimy wymienić, jest banalnie prosta, więc nawet jak to będzie gdzieś tam pod sufitem, to nie sprawi żadnego problemu. Co mamy z drugiej strony? Już Wam pokazuję. Obrócę tylko. Maszyna nie jest jakaś tam bardzo leciutka. Waży około 15 kg, więc ta rączka się na pewno przyda, żeby to dobrze chwycić. Podłączę to jeszcze do zasilania, żeby Wam zaraz pokazać, jak to działa. Zasilanie 230 V, więc nie potrzeba tego podłączać pod siłę. Z tyłu kratka wylotowa, panel kontrolny wraz z tabliczką znamionową. No i tutaj kolejna rzecz ważna, czyli silnik, jaki jest zamocowany. Jest to silnik o mocy 110 W, więc nie jest jakiś olbrzymi pobór mocy. Nie musimy się obawiać, że nasze rachunki za prąd jakoś gwałtownie wzrosną w trakcie używania tego urządzenia. Mamy włącznik oraz przełącznik trybów pracy. Tak jak powiedziałem, to urządzenie jest dedykowane wręcz do pracy czasowej. Mamy w sumie
cztery tryby pracy czasowej. Godzina, 2 godziny, 4 godziny i czwarty tryb to praca bez przerwy. A poniżej mamy 3 diody oznaczające 3 szybkości działania tego urządzenia. Jest to 480, 600 i 720 metrów sześciennych na godzinę. Praktycznie więc możemy policzyć kubaturę naszego warsztatu, następnie zastanowić się, ile razy chcemy przefiltrować powietrze po zakończonej pracy, wybrać tą opcję i iść spokojnie do domu. Może jeszcze padnie pytanie, w sumie po co ten sterownik czasowy? Czemu nie włączać takiego urządzenia w trakcie pracy? No odpowiedź myślę, że jest dosyć prosta. Jeśli macie jakiekolwiek wentylatory w warsztacie, to oczywiście każdy wentylator to jest dodatkowy hałas, a w takich warunkach średnio wygodnie się pracuje, czy średnio przyjemnie. I tutaj producent podaje natężenie dźwięku dla poszczególnych biegów. Jest to 57, 59 i 61 dB. Więc nie jest to jakaś drastyczna różnica między tymi trybami. Co tutaj dużo będę mówił, odpalamy i zaraz zobaczycie. I zobaczcie, jaka jest różnica. To jest tryb najniższy i teraz przełączę się od razu może na najszybszy i zobaczycie, jaka jest różnica. Praktycznie niewiele, myślę, że coś słyszycie. Czy w ogóle ktoś z Was rozróżni, na jakim biegu to jest, jeśli by nie patrzeć na diody. Zobaczcie teraz z najwyższego. No minimalnie słychać, ale jest to praktycznie do pominięcia, może powiem tak. Dobra, wyłączam i zabieram się w takim razie za montaż. Ja zamocuję to gdzieś pod sufitem, żeby nie zawadzało mi to gdzieś na dole, ale oczywiście to ma też nóżki, możecie postawić sobie to gdzieś na przykład na półce. Dobra, cały montaż. Cały montaż to, jeśli chcę to mocować pod sufitem, wykręcam te 4 śruby u góry. Czyli to wywalamy. I w to miejsce wkręcamy te haki, te uszka. Jest nakrętka kontrująca. Okay, zaraz jakiś kluczyk wezmę, żeby dokręcić. Ja to u siebie zamocuję, tak myślę, że w miejscu oczywiście, gdzie najwięcej mi się pyli, czyli przy szpilce taśmowej i na wyjściu z piły formatowej. Ponieważ jeśli pracuję bez osłony, tej mocowanej na klinie, no to wtedy tam wiadomo, że też tego pyłu dosyć sporo powstaje i to wylatuje właśnie pomiędzy te dwie maszyny. Więc myślę, że tamto miejsce będzie najlepsze. No i oczywiście muszę jeszcze zobaczyć, czy gdzieś znajdę zasilanie na jętkach. Tak, żeby to podpiąć. I jeszcze może słowo odnośnie tego samego białego pyłu. Praktycznie on jest niezauważalny. Jego zauważamy dopiero na drugi dzień. Jak powietrze się ustoi w warsztacie i ten pył opadnie, wtedy dopiero widzimy, że przecieramy gdzieś tam maszynę lub się dotykamy czegoś w warsztacie i widzimy białą mąkę gdzieś tam na rękawie. No i ten pył no jest groźny, no trzeba na niego uważać. Ja też dodatkowo muszę, jeśli chcę popracować na tym sprzęcie foto, wideo, który mam trochę dłużej, no też o nim muszę myśleć i na nim najczęściej widzę, no na czarnym aparacie, na czarnym korpusie aparatu widać ewidentnie ten biały pył, który na drugi dzień gdzieś tam się osadza, czy też przez noc.
Mam nadzieję, że ten filtr to zminimalizuje, ile się da. Dobra, to jest kluczyk. A teraz śmigam po drabinę i trzeba pomyśleć, gdzie zamocować te haczyki. Paręnaście minut później mój filtr zamocowany pod sufitem, jak widzicie. Przewody elektryczne również podłączone, więc mam gotowe do działania. Tutaj jedna uwaga na koniec. Nie zauważyłem. Dobrze, że jak gdyby mam dostęp z każdej strony do tego urządzenia. Pilot jest na podczerwień, nie jest radiowy, więc z tej strony go nie włączę, ponieważ odbiornik jest z drugiej strony. Czyli wychodząc muszę o tym pamiętać, że jeśli go chcę włączyć, to muszę się udać na drugą stronę i tam po prostu go kliknąć. Ale to żaden problem. Będąc jeszcze na drabinie u góry, widziałem, ile tego białego pyłu tam się gdzieś nagromadziło, więc myślę, że jeszcze zrobię taką akcję, że z odkurzaczem pewnie wejdę na górę. Będę szczotką próbował zbierać to, co nie zbiorę. Oczywiście uniesie się w powietrze i później po takim czyszczeniu, powiedzmy, tych jętek będę mógł odpalić porządnie na północy wentylator, żeby przemielił elegancko to powietrze i całe pomieszczenie będę miał oczyszczone z tego najmniejszego pyłu. No i o to chodzi. Zdrowie mamy jedno i powinniśmy dbać o nie wszelkimi możliwymi sposobami. Ja już Wam na razie dziękuję. I do zobaczenia w kolejnych filmach już wkrótce. Cześć!